Cześć wszystkim. Święta Bożego Narodzenia się zbliżają, dlatego pora oprawić choinkę. Moim zdaniem tego typu stojaki są najlepsze, z tego względu, że mają dosyć dużą średnicę. Ten akurat ma 30 cm w każdą stronę i dodatkowo można włożyć pień o średnicy 8,5 cm. Dzięki miseczce na dole drzewko będzie nas cieszyć znacznie dłużej, ponieważ będzie można wlać tutaj trochę wody. Trzy śrubki do regulacji będą dobrze trzymać drzewko. Do oprawienia mamy jodłę. Poza tym szerokość pnia jest naprawdę imponująca, prawie 11 cm. Także musimy skrócić ją o jakieś 15 cm. Obetniemy te dwie gałęzie i przytniemy średnicę pnia. Drzewko musi wejść na głębokość 17 cm. Tak wygląda po obcięciu. Sprawdzimy stojak. Faktycznie brakuje 2 cm. Ale jest to stojak typowo do świerków, natomiast jodły mają grubsze pnie. Wygląda końcowy efekt. Udało się zachować korę na około połowie objętości pnia. Gdyby to był zwykły świerk, to by pasowało bez problemu. Natomiast jest jakaś fancy jodła, dlatego mam bardzo duży pień. Jeszcze jedna uwaga, jakby ktoś kupował podobny stojak, fajnie by było, gdyby te uchwyty kończyły się na poziomie tej rurki. Z tego względu, że przy grubszym pniu ten uchwyt będzie dalej haczył o cały niedocięty pień. To weszło. Dokręcimy jeszcze szpilki, ale choinka jest tak ciasno spasowana, że właściwie będzie trzeba się martwić, jak ten stojak wyciągnąć. To by było na tyle na razie. Widzimy się w środku. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli film się komuś przydał, daj łapkę w górę, subskrybuj. Na razie. Cześć.